Znalezione w Jaworznie zwierzęta trafiają do schroniska w Chełmku, które potrzebuje naszego wsparcia, aby w pełni pomagać psom i kotom. Schronisko przede wszystkim potrzebuje dobrej jakości karmy, a także akcesoria do wyprowadzania psów. Generalnie potrzebujemy głównie mokrą karmę, potrzebujemy smycze, obroże, dlatego że częstokroć osoby, które przychodzą do schroniska, chcą adoptować psy, w emocjach zapominają, żeby przynieść smycze i obroże, także warto o tym pamiętać, a dodatkowo prosimy osoby, które chcą nas wesprzeć, żeby przynosiły mokrą karmę, a także właśnie smycze i obroże. To jest głównie na ten moment nam potrzebne. Pani Ania w imieniu schroniska w Chełmku zaprasza również do pomagania w ramach wolontariatu. Potrzebujemy wolontariuszy cały czas, przez cały rok, także zapraszam osoby, które chcą nas wesprzeć w takiej formie. Wolontariat głównie opiera się na wyprowadzaniu psów na spacery. Przyjmujemy wolontariuszy od 16 roku życia. Przyjmujemy też młodsze osoby, natomiast młodsze osoby muszą być pod opieką osoby pełnoletniej. Dodatkowo schronisko można wspierać przekazując 1% podatku. Schronisko dodatkowo utrzymywane jest z 1%, do czego oczywiście zachęcamy wszystkich, którzy rozliczają się co roku.